Szczęść Boże w szóstą niedzielę wielkanocną. Kościół nie jest klubem ani partią, ani też swego rodzaju religijnym państwem w obrębie państwa światowego. Lecz jest ciałem i jego ciałem, napisał Józef Ratzinger. Postawia mnie w konkretnym miejscu i przed konkretnymi ludźmi, którzy tworzą Kościół. W odpowiedzi słyszymy w Ewangelii słowa: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. W tym momencie wyłania się, że Kościół nie jest ludzką sprawą. Choćby wydawało nam się, że to my stawiamy pierwszy krok ku Bogu, by go zachęcić, by z nami zamieszkał, to byłoby to bardzo błędne spojrzenie. Cała Biblia mówi nam, że Bóg pierwszy zawsze kładzie kamień, by coś zbudować. To Bóg sprawia, że w nas rodzi się odpowiedź na Jego zaproszenie, nawet czasami negatywna. Zaczynamy kochać, gdy sami zostaliśmy ukochani. Ten ruch pozwala nam na dalszy krok, który związany jest z naśladowaniem Chrystusa, z zachowaniem Jego słów. Święty Augustyn, opisując działanie Boga w Trójcy, ujął to w ten sposób. Przychodzą z pomocą, my przychodzimy z posłuszeństwem. Oni przychodzą nas oświecić, my zachować to światło. Oni przychodzą nas napełnić, my zawrzeć ich w sobie, aby nasze widzenie ich nie było zewnętrzne, lecz wewnętrzne. Bóg przychodzi, by w nas być. Od samego początku, od stworzenia, aż do chwili obecnej nic się w nim nie zmieniło. Raj, który był pierwszym miejscem bycia razem Boga z człowiekiem, jest naszym odniesieniem. To pierwszy grzech sprawił, że człowiek wystraszył się spotkania z Bogiem, chociaż wcześniej to był chleb powszedni. Obecnie grzech trzyma nas poza rajem, a mimo wszystko Bóg dalej wychodzi nam na spotkanie. Nasze oddalenie od Boga jest zarazem tęsknotą za Nim. Ciało pcha nas na świat, a dusza ciągnie do raju. I stopniowo możemy zbliżać się, ale wszystko dzięki Trójcy. Warto w tym miejscu zobaczyć, w jakiej kondycji duchowej jesteśmy. Jak wygląda ta moja aktualna relacja do Boga. Pierwsza możliwość to patrzę na Boga, który zakazuje. Nie będziesz miał, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywie. Nie robię więc tego, bo się lękam kary. Druga opcja to widzę Boga jako tego, który nakazuje: święć dzień święty, miłuj bliźniego, zachowuj przykazania. Więc to też czynię, bo Bóg to przecież autorytet, a ja go szanuję. I trzecia możliwość to zamieszkanie, które wyraża wzajemną zażyłość Boga z człowiekiem. Dzięki łasce Ducha człowiek w tym stanie nie stawia pytań, dlaczego należy żyć Ewangelią, ale ją realizuje. I to musi być oparte na takim osobistym zaangażowaniu, na więzi i poznaniu. To nie oznacza, że przykazania są zbędne, lecz zmienia się sposób ich zachowywania. I chyba początki Kościoła tego apostolskiego też borykały się z tym problemem. Czy coś należy zachować, bo tak ma być, czy odrzucić, bo stanowi jakąś przeciwność. Dlatego po pierwszym Soborze Jerozolimskim postanowiono, że Duch Święty wszystkim dobrze kieruje. Poddanie się Jego działaniu wprowadza pewien porządek. To Duch Święty określa, co i jak mamy robić, ale równocześnie daje nam moc do wykonywania tego, co często po ludzku jest niemożliwe. Raj, z którego wyszedł człowiek, jest miejscem tęsknoty. Nowa Jerozolima, którą prezentuje nam święty Jan w Apokalipsie, jest miejscem oczekiwania. Ale jak spojrzymy na te oba miejsca, to zobaczymy w nich to samo. Boga, który przebywa w centrum i daje wszystko. Życie, światło, świętość. Pragnąc zbliżać się do tego, powinniśmy podjąć wyzwanie słuchać słów Jezusa i miłować. A miłować to troszczyć się, by ta relacja była gorąca. W relacji z Jezusem oznacza to kierowanie się nie tyle klimatem relacji, jest dobrze, miło, przyjemnie. Oznacza to przede wszystkim kierowanie się prawdą, zasadami i wartościami, czyli przykazaniami. Jeśli na nie będziesz zwracał uwagę, to znaczy, że będziesz serio traktował Jezusa w swoim życiu. Gdy będziemy mieli pewność, że Bóg jest z nami, znakami zamieszkania całej Trójcy w nas jest poczucie wsparcia w wypełnianiu swego powołania, rosnące światło poznania i rozumienia tajemnic wiary, świata i postępowania, coraz bardziej cierpliwa miłość do przyjaciół i do nieprzyjaciół. I wszystko dlatego, że Bóg po zmartwychwstaniu nie chce kochać swoich dzieci na odległość, zapewniając nas, że Mu na nas zależy. Bóg wewnątrz prawdziwego ucznia
Nie chcę być tylko gościem pojawiającym się przelotnie raz na jakiś czas. Nie chcę traktować człowieka jak noclegowni, ale chcę w nim przybywać stale. Chcę w nim mieć dom. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.